Ja nazywam się Bartłomiej Kopciuch i jestem koordynatorem do spraw prawa na co dzień wydarzenia, na którym dzisiaj jesteśmy. Jest to wydarzenie organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Wrocław. Dlaczego tu się dzisiaj zebraliśmy? Tak jak sama nazwa tego wydarzenia by wskazywała, chcemy przybliżać możliwie codzienne, pospolite, no, powiedzmy nawet pospolite sprawy, z którymi każdy z czy użytkowników sieci, czy studentów, czy też osób zupełnie spoza uczelni ma do czynienia. Jednym z takich problemów jest właśnie problem piractwa w sieci, ochrony własności intelektualnej, ponieważ nie oszukujmy się, ale większość z nas chociaż raz pobrała jakiś plik z sieci. Dlatego warto wiedzieć, czy jest to i w jakim zakresie ewentualnie dozwolone, niedozwolone. Czy młodzi ludzie gotowi są w ogóle płacić za kulturę w sieci? Myślę, że tak. Myślę, że tak, tak jak jest to na różnych tych programach typu iTunes, że płaci się dosyć małą kwotę, natomiast jesteśmy w stanie kupić cały album w dużo mniejszej kwocie, dzięki temu jakby nie ściągamy tych plików nielegalnie. Każdy z młodych ludzi choć raz korzystał ze strony typu Chomiku i czy inne tego typu portale i każdy kiedyś coś z internetu pobrał, niekoniecznie może w legalny sposób. My jesteśmy zdania, że taka działalność jest tak naprawdę pozytywna, tak, że ona wzbogaca naszą kulturę, że kultura powinna być, znaczy, że kultura buduje się na tym, że się różne treści mieszają się ze sobą i że tak naprawdę to nie da się stworzyć jeśli się stworzy jakieś takie bardzo restrykcyjne prawo, które nie pozwala tych treści sobie pożyczać nawzajem, to kultura stanie w miejscu. Da się walczyć z piractwem. Nie możemy robić z Polski pustyni kulturalnej. Co to znaczy? Zabijanie kultury i własności twórczej. Myślę, że powinny być darmowe próbki, a później no już według tego młodzi ludzie powinni oceniać, czy są gotowi zakupić po normalnych cenach już te dobra. Na pewno powinny być tanie, a przede wszystkim powinny być łatwiej dostępne, bo to prawo to nie tylko chodzi o utrudnienia takie pieniężne, ale również chodzi o to, że przez to, że jest takie restrykcyjne prawo, to wielu utworów nie ma, nie da się w ogóle ich ściągnąć legalnie.